Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie i przychodzę do Was, słuchajcie, z filmikiem, w którym chcę się z Wami podzielić tym, co dostałam. Znowu tym, co dostałam. Ostatnio sporo takich przesyłek PR-owych, no ale taka, słuchajcie, nasza praca. My dostajemy, decydujemy się lub nie i się z Wami tym dzielimy. Jeżeli to się u nas sprawdza, polecamy. Jeżeli się nie sprawdza, no to nie polecamy. Proste. Więc ja również chcę się z Wami tym podzielić. Po pierwsze, na starcie tym, co dostałam, a potem przejdziemy oczywiście do testów. Beauty Big Bang. Taki sklep wysyłkowy odezwał się jakiś czas temu do mnie z zapytaniem, czy nie chciałabym przetestować pewnych produktów z ich strony. Jest to sklep taki wysyłkowy, coś na zasadzie jak te wszystkie chińskie, koreańskie, japońskie i tak dalej. Także i amerykańskie. Ja oczywiście nie omieszkałam spróbować, zaryzykować. www.beautybigbank.com jest to adres, słuchajcie, do tego właśnie sklepu wysyłkowego. Zresztą linki będziecie miały, słuchajcie, w opisie pod filmem. Więc taki sklep się do mnie odezwał. I co ja od nich dostałam, słuchajcie? Tam nie mogłam sobie nic wybrać, po prostu wybrali mi jakieś tam produkty. I co dostałam? Ku memu zdziwieniu okazały się pędzle. Ja już się mega ucieszyłam. Dlaczego? Dlatego, że będę mogła się z wami tymi pędzlami podzielić. Dlaczego? Bo ja takie pędzle już posiadam, jak wiecie zresztą, bo ja już Wam o nich mówiłam, pokazywałam Wam je, są przepiękne i ja z przyjemnością, ogromną przyjemnością się z Wami nimi podzielę. Także taki zestaw pędzli ja osobiście otrzymałam od Moni, od mojej Moniczki, której jeszcze raz bardzo dziękuję, bo są to naprawdę przepiękne pędzle. Jeżeli chodzi o design, same widzicie. A druga sprawa, są to naprawdę dobre pędzle, słuchajcie. Jedno muszę przyznać, ja nie jestem makijażystką, więc pewnie nie wiem, czy do końca się dobrze wypowiem, ale jest wśród niektórych tych tutaj jakby zestawów pędzli, są pędzle kompletnie niepotrzebnie, są one niepotrzebne, są one najzwyczajniej zbędne. Tu również nie wiem, po co w sumie są dwa pędzle, one są bardzo do siebie podobne i przypuszczam, że tutaj jeden będzie przepraszam, pudru, drugi będzie do różu albo do różu i rozświetlacza, także są one zbędne, ale jeden w takim zestawie jak najbardziej tak. Jest tutaj pędzelek do oczu, ja go uwielbiam. To jest taki fajnie ścięty pędzelek do super ekstra tutaj przydymiania oka oraz do załamania powieki. Kolejny pędzelek, taki płaski, bardzo dobry pędzelek do aplikacji po prostu cieni. Trzeci pędzelek do brwi, świetnie się nadający oraz do rozcierania kreski na górnej powiece. I tu dwa pędzelki, znowu chyba to właśnie jest tutaj opcja, słuchajcie, czekajcie, bo mi wyszło z folii, do właśnie konturowania. I są tutaj dwa. Ja nie wszystkie bardzo chcę tak wyciągać, bo one są fajnie zapakowane. I tak jak mówię, ja posiadam już takie pędzelki. I w jakiś sposób jeszcze coś wymyślę. Oczywiście one powędrują, taki zestaw powędruje albo do Was, albo pojedynczo. Postaram się jakoś może pojedynczo bardziej, bo wolałabym jednak wynagrodzić jakoś i podzielić się z większą ilością osób niż tylko z jedną. Z tyloma pędzelkami. Także wyczekujcie, bo ja się na pewno z nimi podzielę. Nie będę ich używać tylko dlatego, że ja już je mam. Ja nie potrzebuję mieć podwójnych zestawów pędzli, także którymi z nich na pewno się z Wami podzielę, a częścią też oczywiście podzielę się z bliskimi. Także pierwsza rzecz, jaką dostałam od tego sklepu wysyłkowego, od Beauty Big Bang, są pędzle. Polecam, polecam Wam te pędzelki, nie wiem jak inne, ale te naprawdę spisują się świetnie. Także to jest to. Rzecz kolejna, jaką mi wysłali, jest to Beauty Big Bang Face. Taki produkt i jest to, słuchajcie, numerek 04 i jest to paletka do konturowania. Jest tutaj rozświetlacz, róż i bronzer. Tak jest. I teraz słuchajcie, jaka tutaj jest sytuacja. Jeżeli chodzi o wykonanie tego produktu, według mnie jest po prostu tanie, tanie. No pewnie ten produkt też nie jest drogi. Ja postaram się znaleźć Wam linki i wkleję Wam w opisie. Więc jak coś jest niedrogie, to wykonanie, no wykonanie też nie było wkładane, nie wiadomo jak dużo. No jest to zwykłe, plastikowe, takie chińskie, po prostu takie chińskie wykonanie produktu. W środku mamy lusterko, więc paletka ogólnie spoko. Tutaj jest folijka i mamy tutaj, słuchajcie, róż
rozświetlacz i bronzer. Tak na pierwszy rzut oka wyglądają one świetnie. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, nie do końca tutaj przemawia do mnie ta formuła. Ona tak wygląda rozświetlacz. Zobaczymy jak na skórze. Jeżeli chodzi o bronzer, jest on dość mocny. Nie do końca przypuszczam, że do mojej nawet karnacji, gdzie ja się opalam. I mamy tutaj róż. Róż wygląda na bardzo bezpieczne. Konsystencja różu jest taka dość talkowa, tak bym rzekła. Jest taka pudrowa i on się tak jakby trochę, jak to się mówi, on się tak sypie pod palcami. Wiecie, o co mi chodzi? No, tak wyglądają tutaj, tak wygląda te trio. Tak, dokładnie. To jest taka pudrowa bardzo i taka talkowa. Tak wygląda tutaj to trio. Zapowiada się całkiem nieźle, poza może właśnie tym bronzerem. I ja nie wiem, czy ja będę używała ten bronzer, ale zrobię Wam test, to najzwyczajniej na świecie. Zobaczymy, czy nim będzie można jakoś fajnie zbudować minimalne, jakieś takie, wiecie, minimalny kontur. Także tak wygląda sama paletka do konturowania. Nie jest zła, ale tak jak mówię, bronzer jest tutaj, no. No zobaczcie, ja jestem opalona i on jest dla mnie ciemny, więc mam nadzieję, że mi nie zrobi kuku. Nie wiem, jakie jeszcze są pozostałe numerki, ile ich jest, ale ja mam 04, więc to jest drugi produkt. I trzeci produkt to jest eyebrow zapakowany w takim pudełeczku. Tutaj jest oczywiście Beauty Big Bang, Made in China. Brows ja mam w kolorku 05. 05 jest kolorek tejże kredki. Kiepsko odpakowuje się. Ja już sobie tutaj ostatnio normalnie myślałam, że pazura złamie. Nie wiem też po co tak aż szerokie te opakowanie. Zobaczcie, tak szerokie opakowanie, a wchodzi nam taki produkt. To jest znowu marnotrawstwo. Papieru, po prostu, najzwyczajniej. Tak wygląda kredka. Kredka również wygląda chińsko, tak bym rzekła. Beauty Big Bang 05. Nawet naklejka jest dość krzywo naklejona. Także wykonanie jest nie do końca fajne. Kolor kredki, ja nie wiem, czy on będzie dobry dla mnie, gdyż, już Wam pokazuję, jest to taki brąz. Nie do końca będzie, przypuszczam, że on dla mnie, bo to jest taki brąz. I on jest takim, słuchajcie, czekoladowym brązem. Ja bardziej uderzam w kolor, to oby nie było to rude na mojej, po prostu na moich brwiach. Tego bym się bała. Zobaczcie, to jest taki jasny, dość taki, no taki brąz, ale taki czekoladowy, taki trochę kupowy brąz. Także zobaczymy, jak się to spisze. Spodziewajcie się testu oczywiście na moim kanale. Teraz chciałam się z Wami po prostu podzielić tym, jakie tutaj rzeczy jakby od firmy, od sklepu wysyłkowego dostałam, a w kolejnej części przyjdę do Was z testem tych rzeczy. Także takie trzy produkty zostały mi wysłane do tego, żebym Wam przetestowała. A czy je polecę, czy nie, czas pokaże, słuchajcie. No, jeżeli chodzi o te trio, tutaj boję się bronzera, to takie moje pierwsze wrażenie. Jeżeli chodzi o kredkę natomiast, to tylko boję się odcienia. Boję się odcienia, bo jest to 0,5 i jest to, słuchajcie, brows dla blondynek, taki dopasowany dla blondynek. Także boję się, że to mi wpadnie w rudość, a tego bym nie chciała. Natomiast jeżeli chodzi o pędzelki, ja Wam polecam z czystym sumieniem, albo na prezent, albo dla samej siebie, jeżeli chcecie mieć naprawdę pięknie wyglądające pędzelki. Jeżeli macie na przykład swoją toaletkę i pędzelki chcecie trzymać tak fajnie na widoku, to ja Wam serdecznie polecam. Ja Wam pokażę, jak ja wykorzystałam sobie tutaj mój pojemniczek. Ja nie wszystkie, tak jak mówię, nie wszystkie z tych pędzelków tutaj mam wyłożone, bo już one mi się wysypują, słuchajcie, ale ja sobie to powkładałam właśnie w ten taki pojemniczek. On jest dla mnie za krótki, ja musiałabym tutaj coś zmienić. No ale właśnie już Wam pokażę. No, wypadają już pędzelki. Już Wam pokażę. Tutaj akurat są trzy z tej kolekcji, które ja po prostu bardzo, bardzo lubię. Reszta jest właśnie w tym drugim pojemniczku. Także naprawdę przepięknie wyglądają te pędzelki. Tu jest właśnie dokładnie ten, który jest w zestawie. Ja go używam na ruchomą powiekę do aplikacji ciemnych cieni, czyli coś w rodzaju na przykład różu, wiecie, takich żywych kolorów. Jak również on się świetnie spisuje tutaj właśnie do zewnętrznego przydymienia oka. Także to tu jest taki fajny, fajnie ścięty. On również świetnie nam tutaj jakby świetnie się nam spisuje w załamaniu powieki. I taki oto dość szeroki, ale właśnie taki dość tutaj wąski. Świetnie rozetrze nam tutaj na dolnej lub na górnej. O! Tutaj na dolnej lub na górnej powiece kreskę. Świetne pędzelki, ja Wam bardzo, bardzo gorąco polecam. Wyglądają pięknie i naprawdę spisują się fantastycznie, więc pędzelki polecam Wam w
w ciemno, już nawet bez ich testowania. Ja ich nie będę testować tylko dlatego, bo ja je testuję już z tych, co mam. A tymi będę chciała się jakoś z Wami podzielić, częścią przynajmniej. Więc to by było tyle. I słuchajcie, pierwszy raz mnie taki zaszczyt spotyka, że dla Was, jeżeli byście chciały zamówić sobie cokolwiek z tej strony, czyli z www.beautybigbang.com. Z tej stronki macie tutaj również, słuchajcie, odsyłacz na Instagrama, Facebooka. Na Instagramie małpa beautybigbangs z końcówką S. U mnie znajdziecie też to w subskrypcjach, bodajże w followowanych tam osobach, markach. Na Facebooku małpa beautybigbang.com. I tutaj oczywiście ogólny adres, tak wygląda tutaj ikonka, możecie sobie zastopować tutaj teraz klip i spisać. No i słuchajcie, pierwszy raz mogę się czymś z Wami podzielić, mianowicie na te dokładnie, na ten kod, czyli AGAX10, dostajecie zniżkę w wysokości 10% off. Także 10% off na, jeszcze Wam tutaj to nawet dopiszę, a co? Bardzo, bardzo się cieszę, bo mega się cieszę, jak mogę się z Wami czymkolwiek dzielić. Na taki dokładnie kod, ja go jeszcze raz tutaj cały czas Wam będę pokazywać. Macie 10% zniżki na produkty, na gadżety, na akcesoria, na kosmetyki z tego sklepu wysyłkowego, czyli Beauty Big Bang. O, proszę bardzo. I jest tutaj cały zestaw skauta. No, także możecie sobie zastopować na sekundkę klatkę, a jak nie, to oczywiście ja Wam wszystko jeszcze podlinkuję pod filmem w opisie. Także ja sklepowi Big Bang, Beauty Big Bang, długa nazwa, BBB. Ja sklepowi oczywiście serdecznie dziękuję za możliwość, po pierwsze, przetestowania dla Was produktów i podzielenia się z Wami moją opinią. No, rzecz kolejna, jaka mnie bardzo cieszy, że mogę się podzielić pędzelkami, bo akurat takie mam. No i tak jak mówię, spodziewajcie się testów tych dwóch produktów na moim kanale, na pewno sobie to przetestujemy. I tak jak powtarzam i przypominam, beautybigbang.com, 10% macie off, zniżka na wszystkie produkty z tego sklepu wysyłkowego, na ten właśnie kod AGAX10. Także ja serdecznie Wam polecam, jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam. Dajcie oczywiście mi też znać, piszcie mi też potem w komentarzach, czy jak zakupicie na przykład dany produkt, czy się on u Was sprawdza. Jestem bardzo ciekawa, być może mnie Wy czymś zainspirujecie. Tak jak mówię, z tych tutaj trzech produktów polecam Wam w ciemno brać pędzelki. W ciemno, bo nie wiem jaka cena, ja dopiero to wszystko sobie sprawdzę. Nie sądzę, że będzie to jakaś wygórowana, a pędzelki są takie. Także i dla początkujących, dla osób, które lubią estetykę w produktach, ja bardzo ją lubię i lubię, jak coś fajnie jest wykonane, lubię, jak kosmetyk pachnie, lubię, jak przyciąga designem, wzrokiem, wiecie, można już chcieć go użyć. I to tak właśnie jest z tymi pędzelkami, one wyglądają przepięknie, pięknie ozdobią Wasze biurko, Waszą toaletkę i jeszcze będziecie zadowolone z użytku tych produktów. Także ja bardzo Wam dziękuję, wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie pod filmem. I co? I tyle. I przyjdę do Was z testem dwóch produktów, czyli z tej paletki 04 Blush Highlight and Contour oraz kredki Brow 05 do brwi. Dzięki wielkie, trzymajcie się cieplutko, wszystkie linki, wszystko tak jak mówię, będzie w opisie pod filmem. Pozdrawiam bardzo serdecznie, trzymajcie się, buziaki, bajo!